Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj jest poniedziałek, 25 kwietnia 2022 roku i jestem na stacji Goleniów. W dniu dzisiejszym taki popołudniowy wypad na stację. Nagra mnie dzisiaj pociąg Intercity Chełmoński w obydwóch relacjach oraz kilka składów Regio. Już tradycyjnie liczę na jakieś składy towarowe. Zobaczymy, co uda się trafić. Czekam teraz na przyjazd pociągu Regio relacji Szczecin Główny Kołobrzeg. Planowany odjazd o godzinie 13.16. Czekam więc na jego przyjazd. Wjeżdża pociąg Regio relacji Szczecin Główny Kołobrzeg. EN63H002. Tak jak widzieliście, udało mi się nagrać Skodę, która przeprowadziła te oto stojące tutaj po lewej gruszki. Ta Skoda już odjechała. Gruszki przyjechały tutaj do zakładu w podgolniowskiej Rurce, ale jako że w Rurce nie ma takiej bocznicy jak tutaj w Goleniowie, wagony będą czekać tutaj na rozładunek. Zobaczmy, co my mamy tutaj. Mamy tutaj, o, stacja Działoszyn. Dobrze, zobaczmy teraz tutaj. Stacja Przywory Opolskie. Tutaj mamy znowu stacja Działoszyn. I tu mamy stację Sitkówka Nowiny. Czekam teraz na przejazd pociągu Intercity Chełmoński racji Kraków Główny Świnoujście. Jest on opóźniony około 30 minut. Przed nim przyjedzie tutaj pociąg Regio racji Poznań Główny Świnoujście Port. Czekam więc na ich przejazd. Wjeżdża pociąg Regio relacji Poznań Główny Świnoujście Port. Do stacji Świnoujście. Planowany przyjazd o godzinie 13.46.
ED78015. Wjeżdża pociąg Intercity Chełmoński relacji Kraków Główny Świnoujście. EP07541. Wjeżdża pociąg Regio relacji Szczecin Główny - Nowogard. SA136004. Odjeżdża pociąg Regio relacji Kołobrzeg - Szczecin Główny. SA136008.
Wjeżdża pociąg Regio, relacji Szczecin Główny, Koszalin. SA 136 007. Tak więc pociąg regionalny Szczecin Główny Koszalin już odjechał i na tym kończę mój dzisiejszy popołudniowy film. No cóż, całkiem ciekawe popołudnie. Dziękuję wszystkim za oglądanie i komentowanie. Do zobaczenia, na razie.